TVP złożyła zawiadomienie do prokuratury. W tle przekręty na 7 milionów złotych. Telewizja Polska poinformowała o złożeniu zawiadomienia do prokuratury okręgowej w Warszawie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa. Zdaniem władz TVP była dyrektor spółki i inne osoby na stanowiskach kierowniczych mogą odpowiadać za poważne przekręty. Mowa o stratach w wysokości co najmniej 7 milionów złotych. Sprawę ujawnili dziennikarze śledczy Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca. Po ostatnich wyborach parlamentarnych w TVP doszło do zmian na stanowiskach kierowniczych. Spółka została przejęta przez nowe i niezwiązane z Prawem i Sprawiedliwością władze, które już na samym początku swojej działalności zapowiedziały przeprowadzenie kontroli wewnętrznej na Woronicza. Władze zamierzały przyjrzeć się działaniom poprzedniego zarządu oraz kierownictwa. W marcu bieżącego roku TVP poinformowała, że złożyła do prokuratury zawiadomienie w sprawie Jacka Kurskiego. Za czasów prezesury polityka PiS miało dojść do szeregu nieprawidłowości przy zawieraniu umów. Audyt wewnętrzny w TVP wciąż nie doczekał się swojego zakończenia. W poniedziałek 8 lipca Telewizja Polska poinformowała, że złożyła do prokuratury okręgowej w Warszawie kolejne zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa. Tym razem jednak chodzi o byłą dyrektor TVP Agnieszkę Romaszewską-Guzy oraz inne osoby na stanowiskach kierowniczych. O sprawie i jej szczegółach jako pierwsi poinformowali dziennikarze śledczy. Przestępstwo miało polegać na niedopełnianiu obowiązków i przekroczeniu uprawnień przez osoby pełniące funkcje kierownicze, które wspólnie i w porozumieniu zamawiały usługi informatyczne. Usług tych albo nie można zidentyfikować, nie ma śladów ich wykonania, albo ich ceny były kilkudziesięciokrotnie zawyżone oraz nieuzasadnione ekonomicznie, czytamy w komunikacie TVP. Działalność osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa ma wiązać się z ogromnymi szkodami majątkowymi spółki. Telewizja Polska wyliczyła straty na co najmniej 7 milionów złotych. Przypomnijmy, że TVP jest spółką należącą do Skarbu Państwa i finansowana jest z pieniędzy podatników. Nadawca publiczny będzie domagał się naprawy poniesionej szkody. Telewizja Polska Spółka Akcyjna w likwidacji informuje również, że w spółce trwają kolejne audyty oraz przeglądy środków wydatkowanych w latach ubiegłych. Po otrzymaniu wniosków z tych prac, jeśli okaże się, że zaistniało podejrzenie naruszenia przepisów prawa, TVP SA będzie składała kolejne zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jednocześnie TVP zachęca osoby dysponujące wiedzą w tym zakresie do współdziałania z organami ścigania, przekazano.